Czym dla Podlasianki są te derby Katowic? Bo ja mam wrażenie, że te derby tak nie powszedniają, że to dalej, myślę, że dla obu drużyn jest takie małe święto. Na pewno, no. Są derby, które nas ciągle niezmiennie cieszą. Wszyscy mamy świeżo w głowach, nie mamy 50-60 lat, a pamiętamy czasy, kiedy Rozwój był w pierwszej, a my w okręgówce, nie? Więc cieszy to i każdorazowo jak gramy, to przypominamy sobie ten dystans, który nas dzielił, który udało się skrócić, ale wiadomo, nie, że to różne okoliczności. To nie tak, że Podlasianka jakimś szturmem wdarła się na szczebel centralny, tylko rozumiał swoje problemy. Cieszy, że one się zawsze toczą w przyjaznej atmosferze, nie? Że tutaj większość ludzi się zna. Wyliczyliście, ja to wyliczyłem pół dnia wcześniej przed wami, że 13 ludzi. Trzeba było gdzieś rzucić, no. Tak, ale uprzedziliście nas z tą informacją, także no, siłą rzeczy te drużyny przenikają w siebie nawzajem. Także myślę, że... Zawsze z tego też... fajne widowiska byłyby dzisiaj. No, na pewno, myślę, że widowisko będzie dobre, a nawet jak nie będzie, nie wiem, wielu bramek czy wielu akcji, to ciśnienie tego meczu samo spowoduje, że będzie się go dobrze oglądało. Jestem miastem, co na czarnym skarbie siedzi, rośnie w górę 150 lat. Czasem nocą spotkiem leci gdzieś daleko stąd. Czy widziałeś tak liczyłem w waszej kadrze, to jest więcej ludzi, co grało kiedyś w Ozbroju, niż co nie grało. 24 nazwiska policzyłem, to 13 z przeszłością. Co, też liczyliście? Czy czytaliście? Czytaliśmy. Ale nie ma wszystkich tam. Marchewki nie ma, wypad. Ale tak to reszta jest. A Rozwojem to jesteś trochę zaskoczony, że to tak ciężko nam idzie? No, zaskoczony, myślałem, że wyżej gdzieś będziecie. Też tak myśleliście? 9 kolejek, tak. Czwarte miejsce chyba, od końca bodajże. Trzeba grać, jeszcze trzeba walczyć. No jeszcze runda wiosenna cała, więc zobaczymy jak to będzie. Tak co, bo ty wypuszczony jesteś, nie? Wypuszczony, no w grudniu będzie wiadomo, czy zostaje, czy co daje. Może wrócisz na Złotowę. No zobaczymy, jak to się potoczy. Rok akademicki się zaczął. Wszyscy ruszyliście w uczelniane mury. No. To gdzie tam wylądowałeś na jakimś? Na WF-ie, na Fiżu. Czyli? Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym. Przerąbane, nie? A ty? Na zarządzanie sportem. Na pewnie, a czy będzie zarząd? Rozwojem. Weź się za to. Zobaczymy w przyszłości, jak to będzie. Plan lekcji co? Znaczy lekcji, zajęć, napięty? No. Najciężej chyba w poniedziałki, bo anatomia, biochemia, no, a tak potem już z górki. Anatomia, biochemia, no. Przerąbane. A potem już z górki. Ale z treningami bez problemu? No, czasem koliduję, ale staram się, żeby było dobrze. Dużo sportowców takich, co coś trenują tak na co dzień? Tak na ruchu. Jest dużo z boiska, dużo kojarzę tam, z tychów. Tak. No. Z ruchu też mam kilku w grupie. A od nas coś jeszcze? No, w grupie jestem z Kubikiem i ze Szumbem. Ale oni się już łapasnęli. Ja Szumb od poniedziałku jest ze mną. No, przeniósł się na inny kierunek, a Bobik chyba już nie kończy. Bobik po pierwszym dniu zrezygnował. No, ale ja jeszcze będę walczył. Trzeba zobaczyć, jak Bobik wygląda. Jeszcze nie jest gotowy na studia. Ja z Szumb podobno nie wytrzymałeś na studia już. Nie, no, biochemia mnie zaatakowała i... To szybko zaatakowała. No szybko. I co, uznałeś, że nie ma co się pakować? Nie ma sensu. To na co się przyniesie? Na urządzanie sportów. Ilu zawodników z przeszłością w Rozwoju jest w składzie?
Nie, 3/4. 8 z 11. 8 z 11. Tylko nie jest Tomanek, Wacławski i Grzeszczyk. Jeśli dobrze liczę. Maciek, co ci mogę powiedzieć? Ty wiesz lepiej niż ja. Ja jeszcze nie byłem w tych czasach, gdzie były te osoby, które wymieniłeś, więc na pewno ich znam, ale nie uczestniczyłem na pewno z nimi. Wódki z nimi nie piłeś, jak to było. Może niestety. Tym razem w kontenerach, może kontenery przyniosą więcej szczęścia niż pewnie. No, trzeba szukać wszędzie tego szczęścia. Kontenery. Trzymajmy się tego, jak będzie. A ten obiekt pięknieje, co? W porównaniu do czasu, jak trener tu był, to... No, pewnie. Fajnie, no. Są ludzie zaangażowani, dbają, to... Jasne. To też wszystko w miasto właśnie. Tutaj pomagają. Podlesie mam też szczęście, że mam fajny swój obiekt. Od ich czasu i z naturalną nawierzchnią i to na pewno jest fajne. I też walczą o niego w budżecie obywatelskim zawsze. Tak, zawsze. To i szacunek. Inicjatywa są, ludzie są zaangażowani, kibice są, także... O to chodzi. Szukamy różnych sposobów, nawet z treningu wczoraj, gdzieś tam tym notesem walnę o ziemię, staram się was wyzwolić te pokłady, staram się z was, żeby was przygotować na to, co tutaj dzisiaj się będzie działo i wy to potraficie naprawdę mocno robić. Nagle się wszyscy zaangażują, nagle wszyscy mówią, wszyscy żyją i o to chodzi. Tak jak mówię, chłopaki, dużo jest, to Szymon wczoraj mówił o gangu taktyków, ja też uwielbiam te rzeczy, wszystkie oglądam te konferencje, jeżdżę na te konferencje, rozwijam się, chcę. Ale jeżeli my nie będziemy tworzyć takiego gangu prawdziwego zdarzenia na boisku, to żadne nasze uwagi, żadne nasze rzeczy, które gdzieś tam chcemy wdrażać, do tej drużyny nie pomogą. Także od was zależy dzisiaj, naprawdę od was zależy, jak to dzisiaj będzie wyglądało, a wszystko co dalej wyżej, to ja biorę na klatę za to, jak was do tego przygotowałem. Dobrego meczu życzę, mądrego meczu i jedziemy. Dobrze, że nie pada. Dobrze. Właśnie fajnie jakby popadało. No to byś tak sobie nie siedział wtedy tutaj. Z uśmiechem. Yellow Sport bankrutuje. Co trzeba obkleić? Profilaktycznie czy jest jakiś problem? Profilaktycznie. Bardzo dobrze. Dla świętego spokoju. Najważniejszy w życiu jest święty spokój. Coś tych palków ma na rynku. Pobili mnie, nie? Ja pierdziele, no to daj ty spokój. Ja wiem, trzeba wyjaśnić, że na Wojtka Białka no Maksywa Mioduskich, tak? Ale dziwisz się, no wystarczy nie popatrzeć, no przecież znowu. Albo pan Mioduski, prezes Legii, jest jego ojcem, albo jakimś alpin krewnym, no. Na pewno są do siebie podobni. Ale pytanie, co my z tego mamy pod Wojtka Białka, no? Mamy tylko Jarz Wojtka Białka z tego, a jakiś pieniądz też mi się przyda. Jednak wolę Wojtka Białka niż pana Mioduskiego. Afera z Legią to taka bez precedensu. No można powiedzieć, że rzadko się takie coś spotyka, że aresztowania piłkarzy to już w ogóle, ale byśmy, zdarzyły nam się chyba jakieś takie też awantury, że pod jakąś eskortą policji wyjeżdżaliśmy. Gdzie to było? W Radomiu? A tak, tak, na drugą. Jak to było? No, kibice Radomiaka nie potrafili wtedy pogodzić się z porażką, z rozwojem Katowice i gdzieś bardzo mocno gdzieś nas zaatakowali już przy zejściu do tunelu. A to czym się to objawiało, te ataki? Gdzieś stali, wiesz, gdzieś tam pluli na nas, wygrażali pięściami i powiedzieli, że tam gdzieś będą czekać za bramą. No ja wtedy poprosiłem policję o eskortę. Po prostu policja nas eskortowała na rogatki miasta. No. Podobną agresją wykazali się też kiedyś wobec nas kibice Górnika Łęczna, też gdzieś 2-2, to tak samo gdzieś tam na boisku działo się tam tak, nie wiem, no, zwykła walka, no żółte kartki się sypały. A to sypały, czerwone, tam, nie? Czerwone, Gancar, nie? Wiadomo, Gancarek nasz, czerwoną, oczywiście on był niewinny, standardowo, dzień dobry, był niewinny, no i też tam bardzo mocno się wygrażali ci kibice i nie było to miłe tam przy zejściu do szatni. No. Piłka, no. Piłka, no, zwykła rzecz.
Szymon, Podlesie po czterech wygranych z rzędu, my po trzech porażkach z rzędu, to... Idealny moment na przełamanie. Piłka lubi takie historie. Tak jest, derby swoimi prawami się toczą. Czemu transmisja z domowego meczu? A czemu? Dlatego, żeby pokazać na Śląsku derby Katowic, bo to są zawsze fajne widowiska. Myślę, że dzisiaj będzie podobnie. Na każdy ostatni mecz Podlesianki z Rozwojem był fantastyczny, to trzeba chyba otwarcie powiedzieć. No w ogóle to są dobre mecze. To jest rzeczywiście święto takiej małej katowickiej piłki. Tak jest, tak jest. Także szacun, że to pokazujecie, bo chyba ta oglądalność jest w miarę, nie? Tak w maju chyba nie było źle z nią. Wiesz co, te otwarte transmisje zawsze się fajną popularnością cieszą. Poprzedni mecz z Rozwojem Podlesianki, jak się nie mylę, około 800 osób oglądało w szczytowym momencie, więc jest to dość fajna liczba. No to dzisiaj z jakiej byś był zadowolony? Spodobny. Współkomentator kartki, tak? Tak, bardzo za kartki, w innej roli. Swojego hymnu posłuchasz dzisiaj jako komentator. Nie będę śpiewał, ale posłucham na żywo, jak to brzmi z naszych nowych głośników. Ale powiem ci, że szacun. Kawał dobrej roboty. Tak, już dawno wpadli na taki pomysł ludzie tutaj z zarządu i związani z Podlesianką. Ja się zgodziłem i myślę, że fajnie to wyszło. Fajnie mieć coś takiego na pewno. Ale to od A do Z jest twojego autorstwa? Tak, tak. Autorstwa jest i tekst, i muzyka, i sami to robiliśmy, i wszystko. A twój wokal też tam jest? Tak, tak, ja śpiewam. Maciek, skromny chłopak, bardzo dobra robota, ja to muszę... Ale ja tego nie rozumiem, szczerze mówiąc, czemu to mam na YouTubie tak mało wyświetleń? Bardzo mało. No tak się jakoś nie rozreklamowało na YouTubie, ale... Miała być prezentacja, ale z powodu pogody nam nie wyszło. Miało być większe wydarzenie. Myślę, że dobrze to brzmi na trybunach i że będzie to nam towarzyszyć przez jakiś czas na pewno. Tak pewnie będzie. A ty coś o swojej muzycznej drodze powiesz, tak? Bardziej piłka czy muzyka? Myślę, że gdzieś to się przeplata ze sobą i że na poziomie czwartej ligi na razie da się to połączyć, żeby i się spełniać w pasji muzycznej, i się spełniać w pasji piłkarskiej. Także co mogę powiedzieć? Jakby ktoś chciał znaleźć, to co ma w YouTube'a sobie wbić? Mamy zespół Dumbdog, jest na Spotify'u i na YouTubie i wszędzie jest. Można wpisywać, można słuchać. Bądźmy drużyną dzisiaj, pokażmy. Jeżeli coś na mnie będzie wychodzić, chłopaki, jak ty widzisz, ludzi wierzących cały czas, tym bardziej was potrzebujemy, wszystkich ludzi, jak nam coś nie idzie. Ławka rezerwowych żyje, proszę bardzo, jesteście mega potrzebni dzisiaj. Panowie, cokolwiek by się nie działo na boisku, czy będziemy, mam nadzieję, wygrywać, nie daj Boże przegrywać, mamy pokazać, że ten mecz jest zawsze do wygrania, choćby była 95 minuta, nikt nie spuszcza głowy, każdy zapierdalał każdy kawałek boiska, dobra? Dzisiaj, panowie, jest ten dzień. Jazda, rozwój, kto wygra mecz? Rozwój! Yeah.
Cały czas schodzi do boku i robi przewagę. I nasz zawodnik środkowy też musi schodzić do boku. Jeden tylko. Jest pełna koncentracja na tych fragmentach. Do końca schodzę. Do końca. Musimy to. 7 metrów. Dobra, lecimy. Ostatnia rzecz ważna. Nauczmy się szanować remisy, dobra? Żeby nie było, że znowu się będziemy podpalać. Tylko cały czas szanować to, co mamy, tam to ciężko pracujecie, szanować to. Jedziemy! Dawaj, pan, jedziemy! I tak też się dzieje. Czerwona kartka dla Cezarego Ziarkowskiego. Rozwój od 63 minuty w 10. Dowieziemy ten remis, chłopaki. Tak. Co, fajny mecz? Tak. Kto najlepszy? Kajetan Kunka. Czemu? Wszystko odbiera.
Czysto ludzko naprawdę potrafi się czuć w sytuację, jaką ma obecnie w swoim zespole. Ja też wywodzę się ze środowiska rozwoju i mocno kibicuję. No co, kalkulonco? No wczoraj żałowałem Dawida, który na koronie stracił w 90 którejś minucie dzisiaj. To Podlesie regularnie nas tak trzeci raz z rzędu Podlesie strzela nam gola ważnego w kategorii decydującego w wyniku meczu w dalszym czasie gry. O, tak, to wszystkich interwencji, gola, kurde, kontuzja Lloyda, oby nic poważnego. No, ja widziałem to, kontuzja, mam nadzieję, wyglądało to dramatycznie z punktu widzenia mojego, kiedy ja to widziałem. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak groźnie, jak to wyglądało. A dla gola szacun, no, swoje wybronił. Dzwonili chłopaki w dziesiątkę, kurczę, po tej czarnej kartce czarka pół godziny i parę minut łatwo. Ej, ciężki moment, strasznie, nie? W tak ciężkim momencie, to my tu będąc tyle lat w klubie, to tak ciężki moment, na tak jakkolwiek to brzmi niski poziom rozgrywkowy. Chciałem powiedzieć, że zajebista przemowa Czesia, który wszedł teraz do szatni, i może nie jako kapitan, ale jako jeden z tych wiodących krajów w naszej drużynie. No to ta przemowa, to no, szkoda, że nie możemy jej puścić, bo to wiadomo, to w szatni, ale naprawdę szacun i mam nadzieję, że tą przemową też no dużo zyskamy na przyszły mecz. Przesił 17 karnych z rzędu i raz dwa mecze w tak ważnych momentach, kurczę, nie dał rady skarnego. Oczywiście to boli, dwa karne z rzędu, ale no, nikt do niego nie ma pretensji. No przecież to, co ten chłopak zapierdziela przez cały mecz i szarpie i se stara. No. No piłka, no. Szacun dla bramkarza. Dwa razy go przeczytali, dwa razy mu wyciągnęli. Co damy, no przecież nie legnemy sobie w pogu, no. Pięć meczów zostało, Cidry, tak, na nie rozkładzie. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy się położyli.